Szczęść Boże! W tym roku odbędzie się już piąta edycja Pabenickiej Ekstremalnej Drogi Krzyżowej. W tym roku będzie ona miała miejsce 5 kwietnia. Rozpocznie się tradycyjnie mszą świętą o godzinie 20 w Kościele Najświętszej Marii Panny Różańcowej w Pabianicach. Oprawę muzyczną przygotują zespoły z okolicznych parafii. Po mszy uczestnicy EDK otrzymają pakiety, w których znajdą opisy tras, rozważania Drogi Krzyżowej oraz. Od blaski i wyruszą na jedną z czterech tras, którą przygotowali or organizatorzy. Pierwsza z nich biegnie wokół Pabianic, jest to trasa imienia świętego a Apaulo i liczy około 41 km, druga z nich do pażna imienia sługi Bożej Wandy Malczewskiej liczy ona około 47 km. Trzecia z nich, nieco dłuższa do Rososzycy, liczy ona około 53 km, jest to trasa imienia świętego Wawrzyńca. Najnowsza i zarazem najdłuższa trasa, bo około 70 km biegnie, do, biegnie aż do świnic warskich, trasa imienia świętej Faustyny Kowalskiej. Na EDK można się zapisać poprzez stronę www.edk.org.pl. Osoby niepełnoletnie również mogą się zapisać, ale na trasę mogą wyruszyć tylko pod opieką osób dorosłych. Organizatorzy EDK zalecają, aby na, na trasę wyruszać w, gru w grupach 2-3 osobowych, maksymalnie do, do 10 osób. Przypominam również, że EDK nie ma formy zorganizowanej, tak jak na przykład pielgrzymka czy, tego inne, czy inne, innego rodzaju wydarzenia. Każdy uczestnik ponosi za siebie własną odpowiedzialność. Wyruszając na EDK, pamiętajmy o zabraniu odpowiedniej ilości prowiantu, ciepłych napojów, wygodnych wodoodpornych butów, ciepłej kurtki, latarki najlepiej czołowej oraz naładowanego telefonu komórkowego. Serdecznie zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji Ekstremalnej Drogi Krzyżowej Anno Domini 2019.